Cześć, tutaj Leszek. Jak to nagrywam, jest wtorek, 12 lipca. Byłem na drugim w swoim życiu, można powiedzieć, urlopie, takim prawdziwym. I chyba wydaje mi się, że dokładnie rok temu nagrywałem identyczny podcast i być może będę się powtarzać co do joty w kwestii swoich wrażeń po spotkaniach z wami w ramach prawie Pro Touru, bez względu na to, czy jest to ten górski, czy to są też takie jednodniowe spotkania, jakie mają miejsce w Gliwicach, w Bydgoszczy, w Warszawie, czy w Trójmieście. Przez cały czas nie mogę po prostu wyjść z podziwu, dokąd kolarstwo jest w stanie zaprowadzić ludzi i do jakich wniosków można dojść po poznaniu naprawdę fantastycznych osobistości, które bardzo często osoby niewtajemniczone postrzegają przez pryzmat tego, że po prostu jeżdżą na rowerze i się uśmiechają. Teoretycznie w tym nie ma żadnego sensu. Po co jeździć donikąd? Po co startować w zawodach, w których do wygrania nie jest właściwie nic oprócz izotoniku na trasie, który można pomylić sobie z wodą, wylewając go na twarz podczas biegania, oraz medalu. A żeby odkryć tego wszystkiego sens, musiało minąć naprawdę dużo czasu i w życiu wielu z nas musiało się wydarzyć wiele przykrych rzeczy, żeby zacząć doceniać właśnie to, że mamy ten sport i że jest to pasja, która pozwala nam właśnie funkcjonować na co dzień, katalizując złe emocje. I jednocześnie jest to bandaż. Jest to bandaż, bo nie zawsze każdą ranę da się zaszyć. Nie zawsze każda rana przestaje od razu krwawić. I niekiedy lepszy jest bandaż prowizoryczny, niż wszystkie te leki, które dają tylko i wyłącznie pozorną ulgę. Pasja jest też fantastyczna z tego względu, że właśnie mamy tę możliwość wyjść poza własne ogrodzenie samotności i poznać ludzi, którzy są bardzo często podobni do nas, mają podobną genezę, podobne doświadczenia i znalazły identyczny sposób jak ten nasz, na to, żeby po prostu odnaleźć sens w swoim życiu, pomimo tego, co się działo, pomimo tego, co ciągniemy tak naprawdę ze sobą na tym rowerze. Ja po tych 14 dniach praktycznie codziennie jeżdżenia z niemal nieznajomymi ludźmi miałem wrażenie, że poznałem mnóstwo osób, które znam od 15 minut, ale które są jednocześnie przyjaciółmi od pierwszej minuty, nadającymi na dokładnie tej samej częstotliwości, jednocześnie nie zagłuszając się w eterze. I to taki wniosek, do którego ostatnio doszedłem, być może już po raz kolejny, to jest to, że w tym wszystkim nie ma znaczenia to kolarstwo. I nawet podczas rozmowy z nowo poznanym moim nowym guru, bohaterem Mateuszem, powiedziałem, że wiesz co, słuchaj, kurde, chyba to nie ma znaczenia, czy my się umówimy, my wszyscy w 40-ciorowych Gliwicach z wędkami czy z rowerami, bo bawilibyśmy się dokładnie tak samo, bo wśród nas nikt nie rozmawia, albo bardzo mało rozmawiamy tak naprawdę na temat kolarstwa, na temat rowerów, na temat chociażby ciuchów, bo pojawiają się od razu zupełnie inne tematy, właśnie dotyczące tego, w jaki sposób odnalazł ciebie sport, albo ty odnalazłaś sport. Co ciebie popchnęło do tego, co się takiego w twoim życiu stało. I ja mam niezwykle często takie wrażenie, że 6 na 10 osób powie, że coś właśnie wydarzyło się w życiu. Coś, co jest pozornie katastrofą, która jednocześnie przeistoczyła się w sposób na skatalizowanie tego, co było kiedyś. I nagle się okazuje, że to jest właśnie najlepsza droga do tego, żeby powrócić do normalności, znaleźć balans, albo właśnie prowadzić w miarę higieniczny tryb życia pod względem tym fizycznym, emocjonalnym, psychicznym. I
Nie wiem, czy uwierzysz w to, ale ja przez wiele, wiele lat myślałem, że wszystkie te moje problemy, których doświadczam, to są problemy, które dotyczą tylko mnie. Nie. Dziś znam dziesiątki osób, które mają bardzo podobną przeszłość do tej mojej i które też właśnie musiały pójść na wiele przystanków, z których nie odjeżdżał żaden autobus, żeby na samym końcu trafić chociażby do Gliwic. Spotkać się, pojeździć na rowerze, nie rozmawiając kompletnie o kolarstwie. Nie próbując nikomu niczego udowodnić. Nie rozmawiając właściwie o tym, co jest widoczne, rozmawiając tylko i wyłącznie o tym, co znajduje się pod skórą każdego z nas. Chociaż wiem, że to brzmi troszeczkę trochę banalnie, ale ja jestem w ogromnym szoku bez względu na to, gdzie się znajduję, to tak strasznie dużo jest tych wspólnych mianowników i nie mogę wyjść z podziwu, że dziś tak wygląda moja praca. Ja mówię, że byłem na urlopie, na którym oczywiście pracowałem, ale nie zaliczam tego do pracy. Fizycznie sklep przez 2 tygodnie ogarniał też mój wspaniały przyjaciel Janek, który również jest, no trochę można powiedzieć, taką kopią mnie, jeżeli chodzi o podejście właśnie takie fizyczne chociażby do prowadzenia sklepu. Jest to osoba, której też niesamowicie ufam, że nikt nie odczuje tego, że mnie tutaj nie ma na miejscu. I bardzo podobnie w mojej drugiej firmie. Też jestem chłopakom niesamowicie wdzięczny za to, że oni nawet nie zauważają, że mnie nie ma i że ja im nie jestem kompletnie do niczego potrzebny, a jednocześnie jestem spokojny, że wszystko będzie tak, jak być musiało. Ale właśnie, żeby dojść do tego etapu, który wiadomo nie jest darowany raz na zawsze, gdzieś przez cały czas w tyle głowy mam, że być może jeszcze nie ma siły, nie ma mocnych na to, żeby oczywiście nie było kiedyś gorzej, bo są chociażby takie życiowe cykle koniunkturalne identyczne jak w gospodarce. Ale jeżeli tu i teraz czuję się spełniony pod względem zawodowym albo pod tym względem sportowym, to ja to chcę przeżywać razem z wami. Zostawiając trochę w tyle wszystko to, co złe, co mnie spotkało z mojej winy i z nie mojej winy, bo to teraz, tu i teraz nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Mogę się nad tym dalej zamartwiać. Mogę dalej tkwić w załamaniu nerwowym i leżeć przez cały czas w łóżku. Albo mogę po prostu coś zacząć robić i wszelkie złe emocje przekształcić na coś, co będzie pożyteczne. Nie tylko dla mnie, ale być może także dla innych. To się też nazywa kompensacja i czasami nie mogę pozbyć się właśnie tej myśli, że to, co robię, jest to forma kompensacji. Mógłbym nie robić nic. I to samo tyczy się właśnie sportu. Możesz nie robić kompletnie nic, zamykając się w sobie pod napływem złych rzeczy, które ciebie spotkały, albo zrobić coś dla siebie. Ruszyć tyłek i zacząć myśleć o tym, co może sprawić, że będziesz czuć się lepiej i fizycznie, i psychicznie, próbując różnych rzeczy. 9 na 10 pomysłów nie wypali, ale dla tego jednego z 10, który będzie skuteczny, warto jest. I bardzo podobnie jest z rowerem. Rower to była moja 9 z 10 prób. Mój własny sklep internetowy też powstał po fali 9 porażek, które odniosłem wcześniej. Ale akurat ta 10 rzecz wypaliła. Dlatego warto. Warto jest iść do przodu. A czasami wręcz zapadać. Na oślep.